Wszyscy kiedyś spotkaliśmy w internecie swego rodzaju coachów motywacyjnych, którzy jak mantrę powtarzają, że los każdego z nas jest w 100% zależny od nas i my mamy wpływ na to, co się stanie w przyszłości. Nieprawda! Twój los zależy tylko od ustawienia gwiazd i ewentualnie pozycji księżyca. Mam nadzieję, że te dwie skrajności zostały zauważone, bo na tym będzie opierać się reszta mojego gadania dzisiaj. Nie będę tutaj filozofować o losie człowieka, tylko chcę się skupić na przypadkowości w piłce nożnej. Jeśli jest się w piłce przez dłuższy czas i ma się trochę oleju w głowie, to łatwo spostrzec, że piłka nożna to sport nadzwyczajnie zależny od przypadku i zwykłego farta. Nawet nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, jak bardzo przeceniamy swoje umiejętności grania w piłkę jako zawodnik, prowadzenia drużyny jako trener, czy też zarządzania klubem jako prezes. Jeśli jeszcze nie domyślasz się, o czym mówię, to teraz posłużę się przykładem, który na pewno lepiej zobrazuje ci całą sytuację i jest dosyć popularny w klubach polskich, jak i jej zagranicznych. Pewna drużyna wygrywa mecz za meczem. Jej trener jest ubóstwiany, a zawodnicy traktowani jak bohaterowie. Drużyna ta sezon temu biła się o utrzymanie, a teraz walczy o awans w tej samej lidze. Oczekiwania rosną i balonik jest coraz bardziej pompowany. Nikt nie wie, czemu właśnie ta drużyna przeszła metamorfozę w niecałe 2 miesiące. Eksperci chwalą podejście trenera i jego skomplikowane plany na mecz. Nagle, w połowie sezonu, zespół zaczyna przegrywać mecz za meczem, mimo że nikt z działaczy oraz zawodników nie zmienił swojej postawy. Z klubu najpierw wylatuje trener, a później sami zawodnicy zaczynają odchodzić. Dosyć znany scenariusz, prawda? Rola przypadku w takich sytuacjach jest ogromna. Drużyna ta zapewne nie grała lepiej, tylko przeciwnicy wykazywali się mniejszą skutecznością. Wypowiedzi ekspertów, oparte głównie na wyniku, kreowały opinię publiczną, która mówiła, że drużyna nagle zaczęła grać jak z nut. Oczekiwania wobec drużyny rosły razem z presją. Passa tej drużyny była długa, jednak szczęście ma to do siebie, że zawsze się kończy. Niezależnie czy trwa 10 lat czy 5 minut. Po połowie sezonu przeciwnicy wracają do swojej optymalnej formy, a wspomniana wcześniej drużyna gra tak samo, tylko że bez farta i zwykłego szczęścia. Rzecz jasna, kozłem ofiarnym jest trener, mimo że nie miał praktycznie żadnego wpływu na dobre, jak i złe wyniki. To, że obrońcom odcinało myślenie w kluczowych sytuacjach albo napastnicy nie potrafili trafić do pustej bramki, nie jest winą trenera i nie miał na to żadnego wpływu. Teraz przedstawię dosyć podobną historię i jest ona oparta na tych samych zasadach, tylko zmieniają się trochę role. Oczekiwania wobec drużyny na początku sezonu są ogromne. Są faworytami do zdobycia mistrzostwa, jednak przez pierwszą połowę sezonu przegrywają wiele meczów. Jak zwykle wylatuje trener, a po czasie sypie się cała reszta. Szkoda, że nikt nie pomyślał o tym i nie wziął pod uwagę faktu, że drużyna mogła po prostu nie mieć farta i ciągu niesprzyjających jej okoliczności. Rzecz jasna, upadek faworyta nie zawsze może być usprawiedliwiony brakiem farta, bo często dochodzi do sytuacji, gdzie trener rzeczywiście podejmuje fatalne decyzje, ale pod uwagę trzeba brać wiele tez. Żywym przykładem faworyta bez farta jest Borussia Dortmund w sezonie 14-15, która była jednym z faworytów do wygrania ligi, a jednak po połowie sezonu, czyli 19 meczach, zajmowała ostatnie miejsce z dorobkiem jedynie 16 punktów. Po pierwsze, po połowie sezonu BVB straciło 27 bramek. Dla porównania Hoffenheim, które znajdowało się 11 miejsc wyżej, w tym samym momencie miało o 3 gole stracone więcej. Po drugie, expected points dla BVB wykazywało, że drużyna powinna zajmować 4. miejsce w tabeli zamiast ostatniego. Jeśli nie wiesz, co to expected points, to odsyłam cię do filmu, który wyświetli się chyba w tym rogu ekranu. Wracając do tematu, trzecią i chyba najlepszą rzeczą jest samodzielne obejrzenie całego meczu i przeanalizowanie gry danego zespołu, zamiast słuchać opinii ludzi, którzy obejrzeli jedynie skróty albo jakieś fragmenty meczów. Ktoś może się teraz ze mną nie zgodzić i stwierdzić, że zawsze są jakieś przyczyny zdarzeń na boisku i nic nie dzieje się z przypadku. Owszem, jednak chodzi o to, że przyczyn zdarzeń na boisku jest tak wiele, że nie jesteśmy w stanie ich zliczyć,
a co dopiero na nie wpłynąć. Te przyczyny, na które nie możemy wpłynąć i o których nawet nie wiemy, możemy nazwać przypadkiem, ponieważ no, nie zdajemy sobie nawet z nich sprawy. Takie zdarzenia, czy też fart, pasują do definicji efektu motyla. Pozornie małe zdarzenie może mieć ogromny i zauważalny wpływ na przyszłość. Jak wcześniej wspomniałem, z wielu efektów motyla w piłce nożnej nawet nie zdajemy sobie sprawy, lecz pozwolę sobie przytoczyć zmyślony przykład, który zobrazuje tą sytuację i mniej więcej nakreśli, jak to przykładowo wygląda. Jak faul w meczu okręgowego Pucharu Polski może za kilka lat wpłynąć na to, kto zdobędzie złotą piłkę za 10 lat? Żeby nie było, historyjkę tą napisałem sobie nawet na kartce i będę się z niej posiłkować, bo nie jestem w stanie wszystkiego zapamiętać, bo jest to naprawdę zmyślony przykład. Otóż kluczowy zawodnik jakiegoś zespołu może dostać kontuzji, przez co w dalszych rundach nie wygrają meczu. Przez to, że nie przejdą do kolejnej rundy, żaden inny zawodnik z tej drużyny się nie pokaże i nie dostanie szansy w lepszej lidze. Przez to, że nie dostanie szansy, nie wzmocni klubu z ekstraklasy. Jakby w nim był, to by dzięki jego bramce ten ekstraklasowy klub wszedł do Ligi Mistrzów, gdzie zmierzyłby się w fazie grupowej na przykład z PSG. Jeśli by grali z PSG, to jeden z zawodników mógłby sfaulować Mbappé, przez co by pauzował przez kilka miesięcy i w końcowym rezultacie nie dostałby złotej piłki. A co o tym zdecydowało u podstaw? Właśnie ten faul w meczu okręgowego Pucharu Polski. Można by było jeszcze wymyślać przyczynę tego faulu i dlaczego ten zawodnik podjął akurat taką decyzję i doszlibyśmy w końcu do tego, jakich trenerów miał ten zawodnik i jakich trenerów mieli tamci trenerzy i ciągnęłoby się tak to bez końca. Jest to zmyślona historia, lecz czemu nie mogłaby być prawdziwa? Takie rzeczy dzieją się codziennie, lecz nasz umysł nie potrafi tego ogarnąć i nie zdajemy sobie nawet z tego sprawy. Potocznie zwane pierdoły mają ogromne znaczenie, lecz nie zdajemy sobie nawet z nich sprawy. A jeśli nie mamy nad czymś kontroli, to mówimy tutaj o zwykłym szczęściu. Tutaj możemy przejść do tematu zwalniania trenera co kilka miesięcy ze względu na złe wyniki na początku swojej pracy. Wszyscy są zainteresowani nagłymi i takimi, nie wiem jak to nazwać, takimi natychmiastowymi efektami. Jeśli takie coś się nie sprawdza, to trener jest zwalniany i cykl powtarza się. Jest zatrudniany nowy trener, który znowu nie spełnia oczekiwań, bo ma za mało czasu i znowu jest zwalniany i cykl tak się kręci. Często jest to spotykane w polskich klubach, ale praktycznie wszędzie można znaleźć taki przykład. Jednak zobaczmy na przykład Artety i Arsenalu. Kanonierzy faktycznie nie mieli na początku satysfakcjonujących wyników, jednak zarząd zachował spokój i dał trenerowi wprowadzić swój proces. Efekt? Arsenal z Artetą na czele bije się o Mistrzostwo Anglii i jest na pierwszym miejscu w Premier League. Na 18 kwietnia 2023 roku o godzinie 16:20. Zapewne inne kluby po sezonie ze złymi wynikami wykopałyby Artetę na zbity pysk. Specjalnie powiedziałem ze złymi wynikami, a nie grom, ponieważ złe wyniki nie równają się ze złym zarządzaniem, czy też szkoleniem, czy podejściem trenera, czy czymkolwiek innym, co jest związane z pracą piłkarzy, trenera, czy zarządu. Możesz robić wszystko dobrze, a mimo to może nie wychodzić. Co w takim przypadku zrobić? Jak już powiedziałem we wcześniejszych etapach filmu, fart albo nie fart kiedyś się kończy. Nie wiesz kiedy, ale na pewno kiedyś wszystko wróci do normalności. Jedyne co możesz zrobić to szukać kolejnych szans w szukaniu klubu, strzeleniu bramki czy innych rzeczach, które chcesz osiągnąć. Według statystyk można wywnioskować, że Ronaldo strzelił dużo bramek nie dlatego, że ma lepszą celność strzałów, tylko dlatego, że wykonuje więcej strzałów w trakcie meczu. Daje to do myślenia. Dotyczy to każdego aspektu. Nim więcej okazji szukasz, tym więcej trafiasz. Również trzeba pamiętać, że wyniki nie zawsze i najczęściej nie zawsze przychodzą od razu. Popatrz na przykład Artety i Arsenalu. Pierwszy sezon był naprawdę do kitu, a potem zaczęli grać jak z nut.
Dochodzimy do prostych wniosków, czyli do tego, że nie warto się poddawać, trzeba skupić się na procesie i nie oczekiwać natychmiastowych wyników. Jeśli jednak dobrze zrozumie się omawiane w filmie zagadnienie, to do tego niepoddawania się można podchodzić z innej, spokojnej i wymagającej mniej wysiłku emocjonalnego strony.